pokazy wozów strażackich, policyjnych, malowanie twarzy i włosów, a także wiele innych zabaw i atrakcji mogli zobaczyć uczestnicy 5. już pikniku majowego zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Ośrodek Jazdy Konnej Furioso. Choć z nieba trochę popadało, to i tak zabawa była przednia. Ośrodek Jazdy Konnej działa w Starych Żukowicach już ponad 15 lat. Od wielu lat wspiera także osoby upośledzone. Na majowym pikniku zjawili się wszyscy przyjaciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych. Bez ich pomocy pewnie nie byłoby całej imprezy. Nie zabrakło też gorących serc. Podczas imprezy zebrano pieniądze na rehabilitację i aktywizację społeczną podopiecznych placówek prowadzonych przez stowarzyszenie. Julita Majewska, Tarwizja.